Witamy Państwa w programie Kosz All In. Dzisiaj naszym gościem będzie uzdolniony uczeń plastyka Paweł Gołaszewski. Gościem muzycznej części programu będzie Magdalena Łoś-Wojcieszek, wokalistka, ale zanim porozmawiamy z naszymi gośćmi, zapraszamy Państwa na skrót wydarzeń kulturalnych. Gościem dzisiejszego programu Kosz All In jest uzdolniony uczeń koszalińskiego plastyka Paweł Gołaszewski. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Tak jak już Mateusz wspomniał, znajdujemy się w koszalińskim plastyku. Dlaczego wybrałeś tę szkołę? W zasadzie to wyszło spontanicznie, przypadkiem w sumie, bo na plastyce robiliśmy pracę na konkurs, poszła tutaj, zakwalifikowałem się do drugiego etapu, w drugim dostałem wyróżnienie i wyróżnienie umożliwiało mi wstęp tutaj bez egzaminu praktycznego, więc zdecydowałem tu przyjść. Tutaj uczycie się różnych gałęzi sztuki, między innymi malarstwa, rysunku, fotografii, rzeźby, snycerstwa i tak dalej, można by wymieniać. Czy ty masz swoją jakąś ulubioną dziedzinę i dlaczego? Najbardziej chyba lubię malarstwo i tkaninę artystyczną. Malarstwo to po prostu, nie wiem, lubię malować i mi dobrze idzie. A tkaninę w sumie też, po prostu lubię szyć. Lubisz też fotografować, bo bierzesz udział w wielu konkursach. Jesteś laureatem wielu i ogólnopolskich, i międzynarodowych konkursów. Opowiedz nam coś o tej fotografii. Ona jest taka trochę tajemnicza. W zasadzie to większość fotografii, które robiłem, powstawała też przypadkiem. Po prostu robiłem zdjęcie czegoś, zdecydowałem, że to wyglądało fajnie, więc to powielałem, robiłem coś z tym, szukałem czyli czegoś obróbka. Podobnego albo podobnych motywów w naturze, gdzieś indziej i tak powstawała większość moich fotografii. Ja przeglądałem kilka twoich fotografii, rzeczywiście są znakomite. Jedna się wyróżnia, była też prezentowana w Koszalińskim Muzeum i prezentuje nawiązanie do Picassa. Opowiedz coś o tej, bo to też był na konkurs, tak? Powiedz trochę o tej pracy. To pierwotnie była praca do szkoły na zaliczenie na fotografię na temat reprodukcji dzieła sławnego artysty i wybrałem akurat Picassa. Akurat ta praca mi się spodobała i postanowiłem pomalować siebie. Zaryzykowałem i jakoś wyszło. A czy ty później te wszystkie swoje fotografie przemalowujesz na obrazy? Jakoś tak kombinujesz? Jeszcze nigdy nie robiłem pracy ze zdjęcia. Wolę ogólnie malować z natury. No właśnie, tutaj też widać te twoje pejzaże. One powstają też na wyjazdach organizowanych przez szkołę, bo macie tutaj taką możliwość. Tak, byłem już na trzech plenerach, dwa obowiązkowe ze szkoły, w Sarbinowie i w Bieszczadach. A jeden w Zamościu jako konkurs. Brałeś też udział w wystawie Mistrz i Uczeń i o tych mistrzów chciałabym się ciebie zapytać. Kto cię inspiruje gdzieś tam? Gdzie szukasz pomysłów? Chyba nie mam nic takiego, w czym szukam inspiracji, jeżeli chodzi o innych artystów. Szukasz własnego stylu? No chyba tak. Ewentualnie oglądam pracę starszych uczniów z naszej szkoły i patrzę, jak malują i od nich się uczę. No właśnie, chciałem zapytać też o samą szkołę, bo
Wydaje mi się, że ta szkoła się różni od innych koszalińskich szkół, że nawet was można rozpoznać na ulicy, po prostu macie coś w sobie takiego charakterystycznego. Czy rzeczywiście jesteście takimi kolorowymi ptakami Koszalina? Wydaje mi się, że tak, chociaż nie mam za bardzo porównania i jestem już przyzwyczajony do tego, jak wyglądamy tutaj, więc nie jest to dla mnie nic dziwnego. Chociaż z tego, co mówią inni, to faktycznie wyróżniamy się. Warto tu również podkreślić, że to nie są tylko zajęcia artystyczne. Wy również musicie się przygotować do matury, a twoja średnia jest całkiem niezła, bo tam jest ponad 5, jak nie prawie 6. Więc powiedz, czy to właśnie te zajęcia nie przeszkadzają ci w nauce, nie rozpraszają? Akurat mam takie szczęście, że nie muszę się za dużo uczyć, bo wszystko przychodzi mi łatwo, więc wystarczy, że uważam na lekcjach i już umiem. Więc większość czasu, który mam po lekcjach, spędzam w szkole na malowaniu i nie muszę przygotowywać się do przedmiotów ogólnokształcących. Poza tym, że biorę udział w konkursach na przykład z geografii, to wtedy dodatkowo szukam informacji, piszę pracę, prowadzę wywiady i to takie dodatkowe. Powiedziałeś, że zostajesz często po szkole, żeby malować. Często jest tak, że spędzasz cały dzień naprawdę tutaj w tych murach, od rana do wieczora. Tak, 3 razy w tygodniu jestem od 7.30 do 18.00. A w poniedziałki jestem od 7.30 do 16.00 i w piątki od 7.30 do 15.00. W piątki najkrócej. Mam nadzieję, że o obiedzie nie zapominasz. No. Przemilczmy to. A zastanawiałeś się, co chciałbyś robić w przyszłości? Czy ta fotografia ma być później twoim zawodem? Fotografia raczej nie. To raczej jako coś dodatkowego. Prędzej coś z szyciem, chociaż też jeszcze nie wiem. No właśnie, bo zajmujesz się też tkaniną artystyczną. Opowiedz nam coś więcej o tych pracach. Czy projektujesz coś? Tkanina artystyczna w sumie nie opiera się na projektowaniu ubioru ani rzeczy użytkowych, tylko bardziej tworzeniu prac. Na przykład ostatnio mieliśmy pracę inspirowaną obrazem innego artysty. A powiedz, czy też myślałeś o tym, żeby właśnie coś zaprojektować? Czy to cię też jakoś kręci? Czy myślałeś o tym może, żeby pójść w tym kierunku, w projektowanie na przykład odzieży? Poza szkołą sobie czasami też coś szyję, ubrania, czy tam plecak na przykład uszyłem, kilka w sumie już. I to w sumie lubię to robić. Może to będę robił w przyszłości, nie wiem jeszcze. A interesuje cię też fotografia analogowa? Też, chociaż nie mam z nią aż tak dużej styczności. Robiłem, parę razy podchodziłem do tego i próbowałem. Już myślisz o tym, co będziesz na dyplom kończący szkołę przygotowywał? Jaka to będzie dziedzina sztuki? Na pewno z tkaniny artystycznej i z malarstwa, ale jeszcze nie wiem co. Jeszcze nie mam konkretnych pomysłów. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dzięki. Gościem muzycznej części programu jest dziś Magdalena Łoś-Wojcieszek, wokalistka znana z takich muzykali jak Grease, Mamma Mia czy Shoeless. Cześć. Cześć. Cześć, bardzo mi miło. Nam również. Jakim kluczem sugerowałaś się, wybierając te 3 utwory? Wspomnieniami, takimi dobrymi wspomnieniami i tym, że te piosenki mają za sobą jakąś tam historię naprawdę dla mnie istotną i ważną. A dla ciebie muzyka w życiu jest bardzo ważna? Najważniejsza chyba. No dobra, to oprócz jedzenia. Nie widać po sylwetce. To ruszamy w drogę i zaraz nam opowiesz, co to są za piosenki. Dobra. Pierwsza twoja muzyczna propozycja dla widzów telewizji Max to jaka to piosenka? Pierwsza piosenka to utwór Christina Aguilery, I Turn to You. To jest taka ballada sprzed wielu lat. Lata 90. Tak, lata 90. To jeszcze chodziłam chyba do podstawówki, jak ta piosenka triumfowała na listach przebojów. Także dawne lata. No właśnie w tych czasach, kiedy byliśmy piękni i młodzi, to były takie dwie wokalistki amerykańskie. No wiem, wy jesteście dalej oczywiście. Była Britney Spears i Christina Aguilera. Ja rozumiem, że ty byłaś w tym obozie Christiny. Tak, zdecydowanie kłóciłam się o to z koleżankami, także były tutaj niedomówienia w tej kwestii, ale zawsze byłam team Christina. A ja miałam pierwszą płytę Britney. Tutaj jest zaraz zatoczka, to na wierszy. My zapraszamy państwa na pierwszy utwór Magdy. To będzie Christina Aguilera i I Turn to You. I turn to you for the strength to be strong for
zobaczyliśmy fragment utworu Christiny Aguilery, no to teraz na pewno widzowie i my również są zaciekawieni, co tam będzie na drugim miejscu, jako druga propozycja. Druga propozycja będzie też z Christiną Aguilerą. O proszę, czyli bardzo ważna artystka dla Ciebie. No gdzieś tam muzycznie mnie trochę chyba ukształtowała. Lubisz jej głos? Tak. Jest doskonałą wokalistką i zawsze marzyłam, żeby pojechać na jej koncert. Niestety w Polsce nie było to dane, no może jeszcze kiedyś gdzieś tam się wybiorę. Także druga propozycja też jest z Christiną Aguilerą, ale jest to piosenka grupowa. Z koleżankami po fachu. Tak, z koleżankami po fachu. I też gdzieś tam mnie zauroczyła od pierwszego usłyszenia, nazwijmy to. Lady Marmalade. Ścieżka dźwiękowa z filmu Moulin Rouge, który uwielbiam i oczarował mnie po prostu no niezwykle, tak? Swoimi piosenkami, gdzieś tam historią i tak dalej. No i wiąże też się to z tym pewne wspomnienie, bo właśnie z tą piosenką gdzieś tam w jednym z talent show udało się zajść trochę dalej niż przypuszczałam mimo wszystko. Na tak zwany bootcamp, tak? Tak. I dodatkowo teraz w musicalu Showlesk występujemy z tym utworem, co prawda w języku polskim, bo to jest przetłumaczone, natomiast z taką samą energią. Energia jest dokładnie taka sama. Stroje też nawiązują do teledysku, które są... Trochę mniej roznegliżowane jesteśmy jednak, ale jest błysk, jest glam, także... No właśnie, i o tym spektaklu też chcielibyśmy z Tobą trochę porozmawiać, bo całkiem niedawno była premiera. Jak to się wszystko zaczynało? Bo zaczęliście od castingu, wybieraliście i tancerzy, i wokalistów. Ty również tam występujesz. No, myślę, że porwaliście się na głęboką wodę z tym przedstawieniem i fajnie Wam to wyszło. Tak, trochę tak. Szczególnie, że casting był spowodowany tym, że chcieliśmy wziąć do projektu osoby, które dodadzą trochę świeżości, tak? Żeby nie bazować tylko na artystach, z którymi dotychczas współpracowaliśmy. No i się tam pojawiła nawet dziewczyna z Bydgoszczy. Tak. Jest z nami właśnie wokalistka z Bydgoszczy, Judyta, która też wciela się w jedną z głównych postaci. Także są też tancerki z castingu. Ja tutaj też chciałabym podkreślić Twoją rolę, bo i Ty zajmowałaś się strojami i zdjęciami zapowiadającymi też ten spektakl, jeśli się nie mylę. Tak, no teksty tych piosenek też... Tam śpiewasz, tańczysz, też tłumaczyłaś te teksty, to naprawdę było dużo pracy. Dużo, ale gdzieś tam lubię to robić i spełniam się w tym. To jest zdecydowanie ścieżka, którą świadomie wybrałam, bo zrezygnowałam gdzieś tam z pracy na etacie na rzecz właśnie muzyki, tworzenia różnych tego typu rzeczy. Zawsze podziwiam ludzi, którzy rezygnują właśnie z pracy na etacie i realizują się w pasji swojej. To jest takie rzucenie na głęboką wodę się i postawienie na jedną kartę. Albo się uda, albo się nie uda. To jest, no, wiadomo, że to nie jest tak, że rzuca się wszystko i niech się dzieje. Jest nie, to nie jest tak. To naprawdę jest masa roboty. Trochę pewnie przy tym stresu, ale... Dużo stresu. Satysfakcji, jak już wyjdzie, prawda? No tu u mnie jest o tyle dobrze, że gdzieś tam mam takie domowe wsparcie i zresztą to tak naprawdę Kacper, mój mąż, wszystkim, że tak powiem, zarządza, nazwijmy to, jeżeli chodzi o pomysły i tak dalej, ja tam bardziej go wspomagam, więc jeżeli moje wspomaganie to jest tyle rzeczy, to możecie sobie tylko wyobrazić, co jest po tej drugiej stronie, także... A przy tym spektaklu ile, że tak powiem, tańca w tobie było od strony twojego męża, ile to twoje jakieś predyspozycje, bo domyślam się, że jeżeli chodzi o choreografię, to jest 100% jego dzieło. Zbliżamy się do obiektu, który jest dla ciebie chyba bardzo ważny, bo tutaj razem z panią Helbig Słobodzian spędziłaś parę ładnych lat. No spędziłam, to prawda. 8 z tego, co pamiętam. Tutaj stawiałam swoje początki i właśnie tutaj też przeróżne festiwale wokalne się, że tak powiem,
przetoczyły. Tutaj się jakby wszystko zaczęło. Barcia przyprowadziła mnie na casting do zespołu muzycznego i tak naprawdę dzięki babci chyba to wszystko tak naprawdę poszło. Także mówię, dużo festiwali właśnie muzycznych, które też dużo gdzieś tam... Dużo konkursów. Właśnie z tymi konkursami wiąże się też ta pierwsza piosenka I Turn To You, ponieważ ja przez długi, długi czas jeździłam jako dziecko na... Bo ja zaczęłam w wieku 10 lat. Jeździłam na festiwale i śpiewałam takie piosenki, no bardziej nazwijmy to dla dzieci. I z każdego konkursu wracałam z dyplomem za udział. I dla takiego dziesięcioletniego dziecka to jest trochę frustrujące, jak wszyscy ci mówią, że fajnie śpiewasz, a wracasz z niczym. No ale gdzieś tam mój taki charakter zadziorny i mocny nie pozwolił mi zaprzestać. No i właśnie wzięłam się kiedyś za tę piosenkę właśnie Christina Aguilery. No i pojechałam na festiwal piosenki angielskiej, gdzie w końcu udało mi się wygrać ten konkurs. I to było takie moje przełamanie. Od tego momentu tak naprawdę poczułam, że jednak to jest to na 100%. Do twojej pasji jeszcze wrócimy. Tak, ale już zapomnieliśmy o teledysku naszym drugim. Więc posłuchajmy Lady Marmalade, wspaniałych artystek amerykańskich i zaraz wracamy. Trzecia twoja muzyczna propozycja i niestety już ostatnia, to co to będzie? To będzie piosenka z musicalu, w którym miałam przyjemność zagrać. To było moje pierwsze doświadczenie, jeżeli chodzi o połączenie teatru ze śpiewaniem Romeo i Julia w teatrze w Koszalinie. Piosenka nazywa się Pokonać strach. I to było bardzo duże wyzwanie dla mnie wokalne. I gdzieś tam ta piosenka jest dla mnie o tyle ważna z dwóch względów. Po pierwsze, pokazała mi, że ścieżka musicalowa to jest absolutnie coś, czym chciałabym się zająć w życiu, mimo tego, że wykształcenia jako takiego nie mam w tym zakresie, bo nie dane mi było pójść do żadnej szkoły musicalowej. A drugą kwestią, no poznałam tam swojego męża, więc to jest taki czas w moim życiu bardzo istotny. Że fajna historia, bo on również brał udział w tym spektaklu, tak? Tak, tak, tak. On tam był tancerzem, ja byłam odtwórczynią. Julią, to my zapraszamy Państwa na ostatnią propozycję Magdy i zaraz wrócimy jeszcze na chwilę do rozmowy. Oszukać śmierci czas. Dalej? Czy jest już coś w planach, czy na razie chcecie się skupić już światowe na tych projektach? Światowe tournée, strzałleckie. Tak, na razie, tak. Zdecydowanie na razie skupiamy się na tym, żeby grać w największych salach w Polsce te projekty, które zrobiliśmy. Pewnie gdzieś w międzyczasie pojawi się pomysł na coś nowego. Myślę, że w głowie Kacpra jest już mnóstwo pomysłów, o których na razie jeszcze nie mówi, ale pewnie jak tylko coś powie, to ja od razu podchwycę i będziemy działać w tym temacie, ale na razie chcemy się tak skupić na promowaniu właśnie się, tak, dokładnie. No bo czeka Was taki bardzo intensywny czas i prawie cały czas będzie w trasie. Tak, tak. Praktycznie każdy weekend od stycznia do kwietnia jest zaplanowany. Czasem się zdarza tak, że mamy w ciągu dwóch dni cztery spektakle w jednym mieście. Okej. Okay. Więc no to... sale wyprzedane, z tego co wiem, w kilku czeka miejscach. Nas, tak. Musimy no to się wyspać niezły na wysiłek na zapas. Was czeka, więc życzymy Wam, żebyście podołali temu zadaniu. Jeśli chodzi o spektakl Showlesk, warto również wspomnieć, że będzie można go obejrzeć jedyny raz w Sylwestra. Warto włączyć telewizję Max. Zdecydowanie.
To jest jedyna i niepowtarzalna okazja, żeby obejrzeć w telewizji ten spektakl. Mamy nadzieję, że widzowie tak podłapią energię i będą chcieli przyjść jeszcze zobaczyć to na żywo, bo... Historia dziewczyny, która jest kelnerką i chce pracować w Wielkim Teatrze, prawda? Tak. Więcej już nie powiemy, żeby nie zdradzać. Nie. Zapraszamy tak. Z lampką szampana. Zobaczymy, czy się tej dziewczynie uda w ogóle dostać tę pracę, bo to wiecie, jak jest. Tak, i życzymy naszym widzom również szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Dzięki, Magda, za spotkanie. Dzięki. I do zobaczenia.